Cześć, witajcie. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak podpisać nową umowę o internet z FM Mobile. Pokażę Wam to na moim własnym przykładzie, bo ja dzisiaj, 31 lipca 2023 roku, podpisuję umowę o internet w FM Mobile, dlatego, że jest to bardzo korzystna dla mnie oferta. W ofercie od FM Mobile mam 400 GB internetu co miesiąc i płacę za to 100 zł, ale 80 wraca w formie cashbacku do wykorzystania na zakupy produktów w sklepie FM. Czyli można powiedzieć, że taki internet kosztuje mnie 20 zł miesięcznie, bo 80 zł wraca w formie cashbacku z powrotem na moje internetowe konto w sklepie FM World. Po podpisaniu umowy otrzymuję kartę SIM, którą wkładam do routera i dzięki temu mam Wi-Fi w całym mieszkaniu i mogę cieszyć się szybkim internetem w całym domu. Internet od FM Mobile wspiera sieć 5G, więc na szybki internet zdecydowanie można tutaj liczyć. A z racji, że jeszcze obowiązuje letnia oferta, promocyjna oferta, z której każdy jeszcze może skorzystać, ta wakacyjna oferta działa w taki sposób, że jeszcze dodatkowo otrzymuję kolejne 400 zł jednorazowego cashbacku do wykorzystania na zakupy w sklepie FM, a dzięki temu ta oferta staje się już taka, której nie mogę odpuścić. Wrócę jeszcze na sekundkę tylko do tej karty SIM, bo tak jak powiedziałem, można ją wsadzić do routera domowego i mieć internet w domu, ale można też ją wsadzić do mobilnego takiego małego urządzenia, coś w stylu pendrive. Można takie urządzenie zabrać gdzieś ze sobą, poza mieszkanie, poza dom, poza miasto i również tam cieszyć się z tego internetu. Działa on wtedy w formie mobilnej. To wszystko powoduje, że w tej ofercie jest naprawdę bardzo dużo plusów. Wszystko mi się tutaj podoba, dlatego właśnie w tej chwili podpisuję nową umowę z FM Mobile i będę miał tutaj swój internet. Jeśli ty również chciałbyś skorzystać z tej oferty, to albo wypełnij sobie tak samo formularz jak ja teraz, lub odezwij się do mnie na priv. Link do bezpośredniego kontaktu ze mną znajdziesz w opisie tego filmu i wtedy będziemy mogli sobie spokojnie porozmawiać i mogę ci pomóc podpisać nową umowę z FM Mobile. Pierwszym krokiem, który trzeba zrobić, aby móc wziąć tutaj swój internet, trzeba najpierw założyć internetowe konto w sklepie FM World. Aby to zrobić, przejdź na stronę simfm.pl i poniżej znajdują się instrukcje, jak takie konto założyć, czyli tutaj dokładnie ten filmik, a powyżej masz przycisk rejestracji konta i tutaj możesz założyć swoje konto w FM World. I jest to pierwszy krok, który należy wykonać, zanim podpiszesz jakąkolwiek inną umowę. Założenie sobie konta w FM World nic cię nie kosztuje i do niczego nie zobowiązuje. To nie jest żadna umowa, konto nie jest płatne, to jest po prostu tylko zwykła rejestracja w sklepie i od niej trzeba zacząć całą swoją przygodę z FM Mobile. Ja takie konto już posiadam, więc mogę przejść już od razu do podpisania umowy o internet. Aby to zrobić, wystarczy zejść poniżej na stronie simfm.pl i tutaj poniżej, o właśnie na samym praktycznie dole, znajduje się informacja o tym internecie, o tej ofercie, która mnie interesuje. Internet możesz wziąć z urządzeniem, jak i bez urządzenia, także to tylko od ciebie zależy, czy potrzebujesz takiego urządzenia jak router, czy może masz już takie urządzenie i nie potrzebujesz takiego czegoś, także to jest twoja indywidualna sprawa. Ja takiego urządzenia nie potrzebuję, bo mam takie w domu i wystarczy, że wezmę samą umowę. A więc jestem tutaj, oferta internetu domowego oraz mobilnego i tutaj mam przycisk poniżej, wybieram. Klikam sobie ten przycisk, przenosi mnie na stronę FM Mobile, tutaj mamy informacje o newsletterze, to możesz zostawić tutaj swój numer, jeśli tylko chcesz, jeśli nie, to możesz zamknąć tak jak ja teraz i poniżej zobaczymy szczegóły oferty internetu w FM Mobile. Zejdę jeszcze troszeczkę niżej i mamy tutaj ważne informacje, z którymi należy się zapoznać. Pierwsza informacja jest o cashbacku, z którego możemy skorzystać i ja właśnie przy tym cashbacku pozostaję. Możemy jeszcze wybrać ofertę Megapoints, ale to nie jest najlepsza oferta dla mnie, ja nie chcę z niej korzystać, ja chcę skorzystać z FM Cashback. Widzimy tutaj, że czas trwania umowy to 24 miesiące, a poniżej znajdują się trzy różne abonamenty, z których można skorzystać. W tym momencie, kiedy nagrywam ten film i teraz właśnie podpisuję tą swoją umowę, są nawet jeszcze lepsze oferty niż powiedziałem ci kilka minut temu na początku tego filmu. Wspomniałem tam o jednorazowym cashbacku w wartości 400 zł, a w tym momencie
jest to 700 zł cashbacku. Dlatego, że kiedy podpiszesz umowę z FM Mobile, nawet tą najniższą za 99 zł i 90 groszy miesięcznie, to każdego jednego miesiąca przez cały okres trwania umowy dostajesz zwrot 81,22 zł w postaci cashbacku na Twój sklep internetowy w sklepie FM World i dodatkowo przez pierwsze 3 miesiące trwania umowy dostajesz po 200 zł dodatkowego cashbacku na swoje konto i jeszcze dodatkowo otrzymasz 100 zł cashbacku ode mnie, jeśli skorzystasz z tej oferty ze strony simfm.pl. A więc podsumujmy to jeszcze raz. Przez pierwsze 3 miesiące otrzymujesz po 200 zł cashbacku, który jest tylko z tej jednej promocji. Dodatkowo za każdą opłaconą fakturę w terminie otrzymujesz dodatkowe 80 zł cashbacku przez cały okres trwania umowy. I jeszcze w pierwszym miesiącu otrzymujesz dodatkowy prezent ode mnie, 100 zł cashbacku, za to, że chcesz działać razem ze mną. Ja z takiej oferty zdecydowanie chcę skorzystać i dlatego za sekundkę będę miał tutaj nową umowę z internetem dla siebie. To, co jeszcze możemy tutaj poniżej zaobserwować, to to, że FM Mobile wspiera sieć 5G. Obecnie z tego tytułu nie mamy żadnych dodatkowych kosztów przez cały okres trwania umowy. Mamy 400 GB do wykorzystania internetu i umowę mamy na 24 miesiące oraz dojdzie nam jeszcze tylko jednorazowa opłata aktywacyjna w wysokości 1 zł. Możesz również skorzystać z troszeczkę lepszej oferty, będziesz miał jeszcze więcej cashbacku i dodatkowo w tej ofercie będziesz mógł dobrać urządzenie, o którym wspominałem przed chwilą. I jest jeszcze jedna najmocniejsza oferta, która kosztuje 149,90 miesięcznie, z czego dostajesz jeszcze dużo, dużo więcej cashbacku, bo przez pierwsze 3 miesiące trwania umowy każdego miesiąca po 300 zł cashbacku, dodatkowo po 120 za umowę i jeszcze w pierwszym miesiącu 100 zł ode mnie. Także jest to ponad 1000 zł cashbacku dla Ciebie. A cały ten cashback możesz wydać na produkty naprawdę świetnej jakości, bo sam już przetestowałem je na sobie. A więc, żeby nie przedłużać, ja wybieram swoją ofertę. Mi wystarczy pierwsza oferta, bo tak jak wspomniałem, urządzenie mam. I tutaj to wystarczy mi w zupełności, więc klikam sobie wybieram. Teraz muszę zalogować się na stronę, czyli muszę podać swój numer dystrybutora oraz hasło. Ten numer pozyskasz, kiedy będziesz zakładał sobie konto w internetowym sklepie FM World, także ten numer jest Ci potrzebny i do tego właśnie też potrzebne jest Ci to konto w sklepie, bo otrzymasz ten numer, bez którego teraz nie mógłbyś podpisać tej nowej umowy. Ok, możemy teraz przejść poniżej, sprawdzić nasze podsumowanie naszego zamówienia i możemy tutaj zauważyć, że jest to umowa o internet bez urządzenia. Poniżej biorę sobie tutaj jakby nowy numer, bo nie mam jeszcze w FM Mobile żadnego internetu, więc biorę nowy numer. Tutaj widzę, że jest to oferta z abonamentem o wysokości 99,90 zł miesięcznie na 24 miesiące w ofercie z FM cashbackiem. Poniżej jeszcze widzimy kolejne podsumowanie, że obsługujemy sieć 5G, 400 GB internetu i umowa jest na 24 miesiące. Wszystko mi się zgadza, klikam przycisk dalej, przechodzimy na kolejną stronę. W tym momencie jesteśmy już w koszyku, zobaczmy co tutaj poniżej widać. Mamy tutaj kolejne informacje odnośnie tego, jaką umowę podpisujemy i widzimy tutaj po raz kolejny, jaka to jest kwota miesięcznie do zapłacenia, jaki cashback będziemy każdego miesiąca otrzymywać przez cały okres umowy, czyli jest to aż 81 zł miesięcznie. Mamy również informację, że nie biorę żadnego urządzenia. Rodzaj karty SIM, będzie to normalna, zwykła, standardowa karta SIM. W ofercie mam tutaj jeszcze dodatkowy cashback, jest to promocja na wakacje z FM Mobile i będę dostawał po 200 zł cashbacku przez 3 pierwsze miesiące trwania umowy, czyli w pierwszym miesiącu 200 zł, w drugim miesiącu 200 zł i jeszcze w trzecim miesiącu również 200 zł plus 81 cashbacku za opłaconą fakturę, czyli 281 w pierwszym miesiącu, a jeszcze dodatkowo mój prezent stuwa, czyli 381 w pierwszym miesiącu, 281 w drugim miesiącu, 281 w trzecim miesiącu i później w czwartym, piątym i przez cały okres umowy jeszcze po 81 zł. Jest to naprawdę świetna oferta, dlatego korzystam z niej póki jeszcze można. A te warunki będą obowiązywać do 30 września 2023 roku. Poniżej mamy jeszcze informację o fakturze, którą tutaj należy wybrać sobie opcję, jaką fakturę chcemy otrzymywać. Czy ma to być e-faktura, która będzie przychodzić na naszego maila i będzie ją oczywiście jeszcze również widać tutaj w takim back office na stronie FM Mobile lub może
możemy zamówić sobie, aby przychodziła do nas do domu faktura papierowa, ale za takie coś trzeba dopłacić 10 zł za każdą fakturę. Wydaje mi się, że nie ma co więcej drzew poświęcać na robienie takich faktur, a więc ja wybieram zdecydowanie fakturę e-fakturę na maila, a dodatkowo nic mnie to nie kosztuje. Dostawa karty eSIM i umowy, którą przywiezie kurier i trzeba będzie ją podpisać, nic mnie również nie kosztuje, a zostanie wysłana kurierem DPD. Także to tutaj też zostaje tak, jak jest zaznaczone i jest to koszt 0 zł. Poniżej mamy informacje o tych dodatkowych voucherach i promocjach i kodach takich od firmy oraz ode mnie jako ambasadora marki FM Mobile i FM World. I tutaj należy wpisać odpowiednie vouchery po to, aby z dodatkowych korzyści skorzystać. A więc tak, aby skorzystać z tej promocji, czyli z takiego jakby prezentu ode mnie, jest to ta pierwsza opcja, czyli bieg po sukces. Klikamy sobie tutaj i otwiera nam się to okienko, a voucher pozostaje na razie zamknięty. Pozostaje zamknięty i dzisiaj akurat używać go nie będziemy, bo ten cashback 200 zł w pierwszym miesiącu, 200 zł w drugim miesiącu i 200 zł w trzecim miesiącu naliczany jest teraz automatycznie i nie trzeba na to wykorzystywać żadnych kodów. Ten cashback zostanie przydzielony już i tak automatycznie po podpisaniu umowy. Ale żeby skorzystać z mojego prezentu dla Ciebie, to już tutaj poniżej trzeba wpisać odpowiedni kod. Gdzie taki kod znajdziesz? Na stronie simfm.pl. Na samym dole strony są tutaj aktualne promocje, z których możesz skorzystać. I kod bieg po sukces jest to ten tutaj kod poniżej i jest to ten numer, który należy wpisać w tym formularzu, który teraz wypełniamy. Także ja sobie kopiuję teraz ten kod, przechodzę z powrotem na stronę, gdzie mogę go tutaj wpisać i sobie go tutaj wklejam. Następnie trzeba aktywować ten kod, więc trzeba kliknąć tutaj aktywuj. Teraz masz jeszcze jedną opcję do wyboru i albo skorzystasz z tego, co powiedziałem przed chwilą, czyli otrzymasz ode mnie 100 zł w postaci cashbacku na Twój sklep internetowy, lub możesz wybrać sobie zamiast tych 100 zł jakiś prezent tutaj, który masz do wyboru. Są to różne perfumy z najlepszych kolekcji, jakie mamy dostępne w sklepie. Te perfumy są warte ponad 200 zł, a Ty dzisiaj, korzystając z tego, że podpisujesz ze mną umowę, możesz ten prezent otrzymać za złotówkę. Dodatkowo są tu jeszcze jakieś inne kosmetyki lub jakieś tam kremy czy suplementy, także z tymi produktami możesz najpierw zapoznać się w sklepie lub po prostu wybrać FM Cashback. Produkty, które ja sam testuję i sam sprawdzam na własnej skórze, które mi się podobają i tak dalej, umieszczam tutaj na stronie, gdzie mamy moje produkty za cashback. Kiedy przejdziesz sobie tutaj, znajdziesz produkty, które ja tutaj już testowałem, używałem i które ja polecam. Możesz sobie zerknąć na tą stronę, aby łatwiej wyszukać jakichś fajnych produktów. Dlatego zachęcam Cię jeszcze raz, sprawdź stronę simfm.pl. Ja dzisiaj akurat skorzystam z oferty prezentowej, bo z cashbacku skorzystałem już podczas przenoszenia 3 numerów tutaj do FM Mobile. Za każdym razem brałem cashback 100 zł oraz te wszystkie inne dodatkowe cashbacki, ale dzisiaj przy podpisywaniu umowy o internet wezmę produkt warty ponad 200 zł i jest to naprawdę świetna perfuma z kolekcji Utik i nazywa się Flamingo. Jest to duża butelka, bo aż 100 ml. A ja będę ją miał za złotówkę. Mamy tutaj informację, że ten produkt będę mógł nabyć składając zamówienie w FM World Polska. Podejmuję taką decyzję dlatego, że i tak dostanę 280 zł cashbacku w pierwszym miesiącu, w drugim miesiącu również 280, w następnym też 280, więc te 100 zł dodatkowego cashbacku nie jest mi już aż tak bardzo potrzebne, dlatego wezmę fajną perfumę, bo wiem jak pachnie, dlatego że byłem w showroomie we Wrocławiu sklepu FM i tam wąchałem sobie te perfumy. Jeśli chcesz zobaczyć ten showroom, zobacz inne filmy, które umieściłem na tym kanale i na jednym z nich pokazywałem właśnie, jak ten showroom w rzeczywistości wygląda i jakie fajne i pachnące to miejsce jest. A więc akceptuję sobie teraz regulamin i klikam aktywuj kod i ten kod teraz będzie dla mnie aktywny. Proces wstępnej aktywacji promocji bieg po sukces przebiegł pomyślnie. Aktywacja zostanie zakończona wraz z finalizacją zamówienia. A więc na tej stronie zrobiliśmy już wszystko, co mogliśmy. Możemy kliknąć przycisk dalej. Następnie jesteśmy przeniesieni na stronę, gdzie musimy podać nasze dane osobowe. Widać tutaj również aktywną promocję, czyli że odbieram produkt Utik Flamingo 100 ml w cenie 1 złotówki. Następnie tu jest ten mój numer, który podałem wraz z hasłem na początku tego filmiku, żeby się zalogować do FM Mobile. Przypominam, że ten numer otrzymasz po rejestracji w sklepie FM World i aby to zrobić,
zrób to przez simfm.pl. Poniżej widzę tutaj rodzaj klienta, że jestem osobą indywidualną, także wszystko się zgadza. Jeśli ty chcesz wziąć taki internet na firmę, to zaznacz sobie tutaj firma, wtedy podajesz dane firmy. Ja tutaj biorę to jako osoba indywidualna, dlatego podaję tutaj swoje imię, nazwisko, PESEL, serię i numer dowodu. Pamiętajcie, że jak klikniecie tutaj seria i numer dowodu, to wyświetli wam się, że możecie tutaj, ale nie musicie, załączyć tutaj swój dokument osobisty po to, aby szybciej przejść przez proces weryfikacji. Jeśli zależy wam na czasie, to możecie tutaj załączyć plik przód swojego dowodu oraz tutaj załączyć plik tył swojego dowodu, zdjęcie, przez co wasz proces przejdzie szybszą weryfikację, ale tak jak powtarzam, nie musicie tego robić i oprócz podania tylko serii i numeru dowodu, nie musicie wcale załączać tutaj żadnych zdjęć, jest to tylko dobrowolne, więc ten krok możecie pominąć, ale jeśli chcecie, możecie załączyć. Jest tutaj informacja, że dołączone dokumenty zostaną automatycznie usunięte z serwera po zakończeniu procesu weryfikacji oraz w przypadku niesfinalizowania zamówienia. Także jeszcze raz powiem, serię i numer dowodu trzeba tutaj w tej rubryczce podać, PESEL, seria, numer dowodu, poniżej trzeba podać e-mail, na który będzie przychodzić ta elektroniczna faktura, poniżej numer telefonu, z którego obecnie korzystasz, także te informacje trzeba, te zdjęcia można załączyć, ale ich nie trzeba i można to pominąć. Poniżej trzeba podać adres zamieszkania twój obecny, czyli podajesz miejscowość, wybierasz województwo, kod pocztowy, wpisujesz ulicę, numer domu i ewentualnie numer mieszkania, jeśli jest, jeśli nie, to nie. Jeśli chciałbyś, aby kurier przywiózł ci do podpisania umowę oraz kartę SIM na jakiś inny adres, to sobie tutaj zaznaczasz i podajesz ten inny adres dostawy. Tutaj jest inny adres dostawy, a tutaj inny adres do korespondencji. Z racji, że ja będę korzystał tylko z jednego adresu, to nic tutaj nie będę zaznaczał. Poniżej mamy tutaj informacje odnośnie sposobu płatności za zakupy, ale z racji, że ja też nic tutaj za to płacić nie będę, to ani tutaj nic nie zaznaczam, ani nie wpisuję tutaj żadnych notatek. Poniżej muszę tylko jeszcze wybrać dwie opcje. Pierwszą z nich jest podanie albo adresu e-mail tutaj w tej ramce i w tej ramce, aby go potwierdzić, lub można podać też numer telefonu, wtedy w zależności od tego, co chcecie podać, to trzeba tutaj zaznaczyć i podać teraz w tym przypadku numer telefonu w tej ramce i w tej ramce. Jest to potrzebne po to, aby otrzymać taki kod weryfikacyjny, który trzeba będzie podać w następnym kroku. Więc to, czy chcecie ten kod otrzymać na maila czy na SMS-a, to w zależności od tego wybierzcie sobie tutaj odpowiednią ramkę i podajcie odpowiednie dane. Ostatnią rzeczą, którą trzeba zrobić na tej stronie, to ewentualnie zapoznać się tutaj z regulaminem. Jeśli się zgadzasz, to klikasz sobie ten przycisk, zaznaczasz wszystkie zgody i na samym dole klikasz przycisk dalej. Ja teraz, żeby nie przedłużać tego filmu, wypełnię tą stronę, podam tutaj wszystkie potrzebne dane, o których przed chwileczką wspominałem i następnie kliknę sobie przycisk dalej. Ok, wypełniłem już powyżej wszystkie dane, zgody mam zaznaczone, a więc klikam sobie teraz przycisk dalej. W tym momencie otrzymam na swój numer telefonu kod, który będę musiał podać w następnym kroku. Strona za sekundkę się otworzy i tak jak wspominałem też wcześniej, jest to kod, aby potwierdzić zgodność naszego tutaj numeru telefonu i wszystkich danych, które tutaj podaliśmy. Ok, otworzyła nam się już strona z kolejnym krokiem i tutaj mamy informację właśnie i miejsce na podanie tego kodu, który otrzymujemy na SMS. Ja już tutaj, tak jak widać, SMS-a właśnie w tej sekundzie dostałem i mogę go wpisać ręcznie lub jak macie Maci, tak jak w moim przypadku, to tutaj już wam komputer podpowiada, że z otrzymanego SMS-a może sam tutaj wkleić kod, który otrzymał, bo dzięki temu, że mam połączony komputer z telefonem, to on dobrze wie, co ma tutaj podać i jeszcze na dodatek sam nacisnął tutaj przed chwileczką przycisk składam zamówienie. W tym momencie mamy już wszystko zrobione, a więc tak jak ty wpiszesz ten kod ręcznie, to będziesz musiał nacisnąć jeszcze ten przycisk, który przed chwileczką był w poprzednim kroku, składam zamówienie. Następnie jesteśmy przeniesieni na tą stronę i mamy tutaj szczegóły naszej oferty, a cały wniosek o podpisanie nowej umowy w FM Mobile o internet mamy zakończony. Zejdę teraz niżej na tą stronę i to, co możemy na tej stronie zaobserwować, to właśnie ten nasz numer zamówienia. Mamy informację, że oczekujemy na weryfikację naszego wniosku i że zostaniemy poinformowani o dalszym procesowaniu zamówienia w formie SMS-a na nasz numer telefonu. Tutaj widzimy nasze dane, które podaliśmy, czyli imię, nazwisko, adres, numer telefonu, maila. Tutaj są dane z naszym adresem, pod który ma przyjechać kurier i dostarczyć nam kartę SIM wraz z umową
umową, którą podpiszemy, następnie kurier zabierze ją z powrotem ze sobą i przywiezie z powrotem do FM Mobile. Także już oprócz wyczekiwania kuriera z kartą SIM i umową nie musimy nic więcej robić. Poniżej widzimy jeszcze informację, że nasza forma zamówienia to nowy numer, a poniżej mamy informację, z jakiej dodatkowej promocji skorzystaliśmy i wykorzystaliśmy tutaj kod ten do promocji Bieg po sukces, a dzięki temu mogliśmy albo otrzymać 100 zł w formie cashbacku, ale też możemy wybrać sobie jakiś konkretny produkt. Ja akurat wybrałem produkt perfumę z najwyższej półki o dużej pojemności w cenie tylko 1 złotówka, a wiem, że ta perfuma jest warta ponad 200 zł. Wiem też, że jest to świetny zapach, bardzo podobał się mojej córce i będzie to dla niej świetny prezent. W międzyczasie też możesz zajrzeć do swojej skrzynki pocztowej, na którą otrzymałeś maile z potwierdzeniem tego zamówienia, a jeszcze kiedy zejdziemy niżej na tej stronie, to mamy tutaj kolejne podsumowanie całego naszego wniosku i tego, co sobie przed chwileczką zamówiłem. I mamy jeszcze informację, że to nasze zamówienie zostanie zrealizowane od 3 do 5 dni roboczych. Poniżej jeszcze tej strony mamy jeszcze jedną informację, że nasza kwota zobowiązania miesięcznego to 99,90, opłata aktywacyjna to złotówka, ale te koszty opłacimy dopiero przy pierwszej fakturce, która zostanie wystawiona 10 dnia następnego miesiąca. Czas na opłacenie tej faktury to 2 tygodnie i o opłaceniu faktury na czas warto pamiętać, bo tylko wtedy otrzymamy ten cashback. Poniżej mamy jeszcze tutaj informację, że przesyłkę może odebrać tylko osoba, na którą wystawiona jest umowa. Dodatkowo trzeba mieć dowód osobisty przy sobie i pokazać go kurierowi, a w tej chwili czekasz już tylko na zweryfikowanie zamówienia. Następnie, kiedy ten proces się zakończy, dokumenty zostaną przygotowane i następnie te dokumenty zostaną w tym przypadku wysłane do mnie, w twoim przypadku zostaną wysłane do ciebie. Odbierzesz od kuriera swoją kartę SIM, podpiszesz umowę, jeden egzemplarz umowy zostanie u ciebie, drugi kurier zabierze z powrotem do FM Mobile i to wszystko. Następnie korzystaj z internetu i ciesz się mega cashbackiem. Na sam koniec możesz wydrukować sobie to zamówienie lub wrócić do strony głównej. Także tak wyglądał proces wypełnienia formularza o internet w FM Mobile. Ogólnie było to bardzo proste zadanie do wykonania. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek mógł mieć z tym problem, a już szczególnie po obejrzeniu tego filmiku. Ale jeśli jednak nie czujesz się na siłach, to pamiętaj, że link do bezpośredniego kontaktu ze mną znajdziesz w opisie tego filmu. Umów się ze mną na rozmowę czy spotkanie online i wtedy mogę ci tu jeszcze dodatkowo pomóc i w coś wytłumaczyć. W tym wideo to wszystko. Pamiętaj, wyślij jeszcze dobrą energię, zasubskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie, cześć!